poprzednio w Darksiders. So far, the cauldron was cold, but the horsemen rekindled its fire. And in the hearts of the makers, an ember of hope was born. Hope for life, and for what lies beneath the earth. Oh, hello, fleshling. Didn't see you there. I was going to ask who you are, or rather what. My name is Blackroot, and I am hungry. For what exactly? Only the finest stones. I have ways of attracting such morsels, but it has been centuries since any were in reach. I must wait here for my master. I will starve if someone doesn't help me. Your people stand on the brink of destruction, and you ask me to feed you? If it isn't too much trouble, take this. It will guide the stone to you, so you can bring it to me. Then I shall eat it with great pleasure, and I will reward you. You eat? I am not like other constructs. In my form, life has taken root. It must be fed, or it will consume me. How long have you been here? I have been gathering my strength for centuries, and my roots run deep. That is my problem. What about your master? Of him I do not speak, nor do I remember. He left eons ago. Now I am trapped here. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. Kontynuujemy eksplorowanie podmokłego fortu. Tam, w tamtej komnacie, to chyba dobre określenie, znaleźliśmy ostatnio tą rzecz dla Karna. I kto wie, może znajdziemy tutaj też coś innego. Coś równie wartościowego. Poza oczywiście górskimi łzami, które musimy nie tyle znaleźć, czy tam przynieść. O, ciekawie. A właściwie odtworzyć, czy jakoś tak? Juhu! O, monet przewoźnika. Jest kruk. Tu jest przejście. Kruk zwany prochem. Jakie to było dziwne. Czemu się nie wespnie po prostu na to? O, i cyk eliksir gniewu. Czy tam mikstura? Na jedno wychodzi. Mapa? Map. Dobra. Obsiu. Tutaj nic. Tu jest gdzieś skrzynka. Pytanie, gdzie? W sensie na górze czy na dole? Na dole. Zwykła niestety. Słabe. No to leci do ekwipunku, a potem na sprzedaż. Okej, jest tu gdzieś ta bombeczka? Czy nie bardzo? Niestety jej nie widzę. A co się stanie, jak tu tę kulkę wrzucę do jednego z tych otworów? Nie do końca to chciałem zrobić, ale niech będzie. Oj, kolejna skrzynia tu jest. Bier to i pójść tam. No i okej, tylko się do połowy otwiera. Czyli gdzie to było? Nie. A, pod trójkątem. I kolejna rogata skrzyneczka.
Coś dobrego? O! Coś o wiele lepszego. Tylko co to są ciernie? W sensie niedosłownym, tylko co ciernie robią w tej grze? Tutaj do odznaczenia. Więcej. Osłania obrażeniami. Dzięki. No naprawdę nie sądziłem, że to mogą robić nagolenniki. Poziom pierwszy. O, specjalna nagroda. No dobra. Ale dalej nic mi nie mówią te ciernie. Myślę, no mój bet taki, że po prostu jak nie wiem, dostanę za 100 punktów obrażeń, to 12 tych punktów zwróci się, w sensie zostanie, wiecie, no atak poleci z... Kurde. 12 punktów odbije się w atakującego, nie? O. Tak to powinienem powiedzieć. Stary. Serio? Nie załamuj. Śmierć, nie załamuj mnie. Czemu musisz mieć konkretnie z tej strony podest? A tam jest pewnie ten... Cieniobuch? Chyba tak się nazywa ta bomba. I jest uśpiony. Czyli bierzemy ziomeczka. Rzucamy. I wysadzamy. Okej, mam pomysł, jak to zrobić. Ciekawe, czy wypali. Dobra, teraz dobrze to ustawić. Z tej strony. I... pyk. No proszę bardzo, udało się. I prawie jeszcze wpadło. No i dobra. Zagadka rozwiązana. Więc lecimy dalej. Ciekawe jest, jaki tutaj będzie boss. O, znowu. Dobra, nie, stop. Tu. To trzeba jak najszybciej zdjąć. Dziękuję bardzo. Wszystkim tu zebranym żądlakom. No, jeszcze jakiś drapież, co się znajdzie. I to nie jeden. A ten drugi co? Zdechł tak po prostu? No i super. Ciąg za bajchę, krunk. No i dobra. Woda płynie. Ja mam, powiedzmy, coś w rodzaju skrótu, tak mi się wydaje. O, skrzyneczka. Gdzie? A, tutaj. Tylko muszę biec w górę, a nie po ścianie. Znaczy wróć, w górę ściany, a nie wzdłuż niej.
Okej, tu byłem wcześniej. I tu chyba też. Przynajmniej tak sądzę. Dobra. Nie, tam nigdzie nie ma przejścia, no to chyba trzeba się teraz wrócić. O, proszę. Dość szybko się to zapełniło, ale... Okej, wiadomo. Gra, magia, tak dalej. Nie, ale kamera dość sugestywnie wskazała mi to miejsce. Więc zobaczmy, dokąd mnie ono zaprowadzi. Jaką śrubę w ogóle robi. O, mam do przewoźnika, jak miło. Okej, jest jakiś, powiedzmy, zbiornik wodny. No to siup na ścianę. A ty, czekaj, tu jest skrzyneczka. No to z wielką chęcią sobie ją jeszcze zgarnę, jeśli śmierć będzie biegł po ścianie, a nie spadał z niej. Dobra, co mamy tutaj? Eliksir zdrowia. Mistyczna glewia. Już lepsza broń. Okej. Dobra, tu się akurat przyspieszę, bo co jak co, ale wolę to przejść w ten sposób. Mam wrażenie, że muzyka nie ma w ogóle dźwięku. O, teraz trochę lepiej słyszalna. Jaki wysoki, trochę dziwny wyskok. Ej, czemu mnie tak przeniosło? No, co tam się czai? Poza tym, że jakiś tyran. Ej, nie to. No, ładnie. Dziki tyran. Interesujące. Postać żniwiarza! Niepowstrzymana postać żniwiarza daje śmiercznie możliwość zadawania i przyjmowania ogromnych ilości obrażeń. Zabijanie przeciwników atakami żniwiarza pozwala gromadzić energię żniwiarza. Rozumiem, atakami żniwiarza, czyli... I punkt umiejętności. Dobra, tu. Lepsze rękawice. Zabijanie wrogów za pomocą kos dodaje... Dzięki. Fajnie, że zdołałem to przeczytać. A, tak, bo dostałem level. Czyli co, zabijam kosami, albo ewentualnie może żniwem? Kolejny eliksir zdrowia. No i dobra. Lecimy tędy. Ten odcinek może być troszkę krótszy od poprzedniego. Ale... aż tak o to nie dbam.
Teraz pytanie. Tu? Czy tam? A, tam jest zamknięte. Okej, to nevermind. Dobra, kruku, prowadź mnie. Czy tam wrono. Zresztą mam problem z rozróżnieniem kruka i wrony, bo jedno i drugie wygląda zajebiście do siebie podobnie. Przynajmniej z daleka. O, czyżby księga umarłych? Tak jest. To już czwarta stronica. Czwarta na 10, aby zrobić pierwszy rozdział. A tu jeszcze skrzynka się ukrywa. Proszę bardzo. A, tylko oczywiście jest pilnowana. Przez dzikiego grabieżcę. Ej, no ale bullshit, bro. A, dobra, już myślałem. Okej, szybkie rękawice, ale to tylko do podniesienia. Bo obrażenia są niestety słabsze. No, tu się można było domyślić, że będzie ten klucz. Dobra, i co, teraz w górę, czy... W górę to chyba nie tędy. Albo jeszcze nie tędy, bo tu być może też się ta... Czy nie woda pojawi, tylko puścimy wodę z tej strony, powiedzmy, tego dungeona i wtedy tutaj się też to zaleje. No, bo nawet to tak trochę jest sugerowane, mi się wydaje. Tymi. Korytami, powiedzmy. No dobra, póki co wyskakujemy i lecimy dalej. W ogóle jak działa ten zamek? W sensie, to jest jakiś widmowy zamek, czy zamek żniwiarza? Tak mi to przypomina w każdym razie coś tego typu. Znowu. O, co się ukrywasz? Dobra, na szczęście nie było tutaj tego gniazda, więc troszkę szybciej walka poszła. Nie, naprawdę, jakoś to za cicho leci, no. Odbiję to jeszcze trochę. O, od razu lepiej. A track w tej grze jest nieziemski. Okej, teraz pytanie, w którą stronę miałam iść? No, już miałem mówić, że skrzynka chyba jest na górze, ale... Na szczęście zajrzałem za winkiel. Dobra, obrona. Słabsza, więc... Nie będzie mnie aż tak to interesowało. Na drugą ścianę. Dobrze. Na trzecią. I do końca. Dobra, tu jest też skrzynia. Talizman zaklinacza. Magia o 5 wyżej. A jaki ja mam teraz talizman? Magia 4 i punkty gniewu po egzekucji. No to nie. To tylko podnosimy. Bo te punkty po egzekucji się przydają. Co prawda jak na razie rzadko mi egzekucja wpada, ale lepiej mieć niż nie mieć. No po prostu jest tylko jeden punkt, nie? Więc nie wiem, jakby to było 10 punktów więcej, no to bym się zastanowił. Ale jako, że to jest tylko jeden punkt, no to nie ma nad czym się zastanawiać. Dobra. Nie wiem sobie, dlaczego on dalej do tego mierzył, ale spoko.
Okej. Naprawdę? Prawie nie zauważyłem tej skrzyni. Brawo ja. Dobra. Teraz kuleczkę trzeba wziąć i wypchać stąd. Dobra, to idzie tutaj na środek. Dobra, teraz pewnie będę potrzebował kulki, żeby to wyrzucić, bo coś mi się wydaje, że śmierć raczej nie podciągnie się. W sensie, mimo już nie mógłby pobiec na tyle wysoko, żeby się złapać tych krawędzi schodków, no to raczej się nie podciągnie. Ale to da się łatwo sprawdzić. A już tak sobie wezmę bombeczkę na wszelki wypadek. Tak, bombeczka tutaj. No, na spokojnie by mu wystarczyło, tylko musiałby trochę wyżej sięgnąć. No, a tak, trzeba sobie jakoś inaczej poradzić. Ale nie jest to nic wartego zachodu. Czyli nie, wróć, co? Już to gadam jakieś głupoty. Nie, najpierw to. Naprawdę dużo tej się za tego dostaje. Dużo gniewu na broniach ciężkich. Czy tam tych dodatkowych w sumie właściwie, bo nie zawsze jest to broń ciężka. Kurde, ale jeszcze nie mogę doczekać, żeby wyprowadzić sobie tego żniwiarza. No i okej, druga wajcha. Aha. Dobra. Szybka korekta. Teraz wajcha. Ale jak to zaraz zielenią zakwitło, jak tylko ta woda przeleciała. Bo tam nie dokończyłem w tym odcinku, jak tam gadałem z Alią, że górski ogień, górskie łzy, czyli w skrócie lawa i woda. Tak, nie dokończyłem tego, ale... Jak tak patrzę, to to może nie być zwykła lawa i zwykła woda. Coś, no woda może nie być zwykła, bo lawa to chyba lawa. Ale patrząc potem, że wystarczyło tylko, żeby ta woda pojawiła się na krawędziach tych koryt, żeby tam już zakwitło życie, powiedzmy, czy tutaj roślinki by się pojawiły, dlaczego się nie robi te ściany, to chyba co nieco się tam magii w niej znajduje. Tam niestety muszę iść. Więc dobra, czeka mnie teraz powrót. No, znowu! Czemu się nie łapie tej ściany? Tu. Raz, dwa i trzy. Wajchę ciągniesz ty. I dobra, przejście otwarte. Nie po ścianie, znaczy wróć, po ścianie, ale w górę, a nie w poziomie. Nikola, dlaczego ja to nie mogę przyzwać rozpaczy? Trochę bym się kłócił, wiesz? Okej, dwa strumienie się zbiegają. I lecą gdzieś tam.
Ale nie wiem, czy nie było zablokowane wcześniej. A dobra, muszę sobie to odpalić. Okej, no troszeczkę żyćka mi spadło. To jest moneta przewoźnika, ale na szczęście nie. A mówię na szczęście, bo nie mam bladego pojęcia, jak miałbym ją stamtąd wyciągnąć. Okej. W Widence były pod wodą dość często artefakty. Ale tutaj chyba wyjątkowo nic nie ma. Ani stronicy Księgi Umarłych, ani monety przewoźnika. Ta chyba taka specjalna trasa, jakbym tutaj przyszedł za wcześnie i nie był w stanie wyjść. Nie wiem w sumie po co ja teraz się wróciłem, skoro mam iść w tamtym kierunku, no ale dobra. Go. Oj, będzie boss. Za duża ta arena, żeby nie było. O! Większy robaczek. Karkinos. Skalniak. Dobra. Ziup. Jak Milusia. Aj, nie udało się tego drugiego ataku wpleść. Au. Akurat przede mną, jak miło. Rup. Dobra, na szczęście zaliczyło trafienie. Okej, żniwo. No, to pójdzie dość szybko, mi się wydaje. Ej, wyłaź i walcz! No, jakieś na mnie korzenie wysyła. Dobra. Jest jeden. Ziup! Jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz. Znowu? No, wyłaź. Gdzie teraz? Tutaj. Był trochę dziwny sposób na umieszczenie jaj, jeśli mam być szczery. No i pyk, żniwiarz. No, krzyżyk na drogę, ho, ho, ge i patroszonko w środku. Cokolwiek było jego flakami, teraz jest już kałużą. Łomot Karkinosu. Zgodnie z legendą, ten młot został odnaleziony w skarbcu potężnego morskiego smoka. Broń ta brała udział w bitwie o Karkinos. A, czyli Karkinos to nie tylko imię tego czegoś, tylko jakieś miejsce. Dobra. A kilka jej potężnych ciosów rozbiło bramę twierdzy. Łomot Karkinosu częściej zadaje krytyczne ciosy i uwalnia niszczycielskie ataki w kierunku wroga. Fajna rzecz. O. Dobra. Nie było automatycznego przejścia. Nagolenniki nomady. Mniejsza obrona, dodatkowe złoto i większa odporność. Jak będzie. Tamte ciernie aż takie
zachęcające nie były, powiedzmy. Tutaj talizman nomady, ale talizman zostaje jaki jest. Dobra, tutaj jakaś woda widzę. Znaczy jakaś, no ta woda, którą żeśmy tu nagromadzili, te całe te górskie łzy, nie? I teraz co? Ciągniemy wajchę i wypuszczamy puf łzy, co? Tak jest, podmokły fort ukończony. Wróć do kuźni twórców i pomóż z Alią. No dobra, ale tak... Właśnie, po pierwsze punkt umiejętności, który chciałbym sobie wydać na ulepszenie żniwa. Po drugie mapa. Czy zostało mi tutaj coś do zwiedzenia? Nie, całe zwiedzone. Nie wychodzi z tej mapy. Tylko zmień tą. Na mapę powierzchni zmień. I teraz tak... W ogóle dlaczego... Tu jest fast travel, a tam go nie ma? Dobre pytanie. Dobra, na razie na... Grań płaczu bym się chciał przenieść i zobaczyć, czy dalej tam Karn stoi po drugiej stronie. Bo jeśli nie, no to będę go musiał później poszukać gdzieś tam chyba na Trójskalu. Zobaczmy, stoi tam czy nie. Chyba nie, bo już byłby widoczny. No, nie ma go tam. Okej, no to cóż. Pogadamy z całą resztą na Trójskalu w kolejnym odcinku. A póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym, jako że też już się podbiliśmy trochę, to może spróbujemy teraz pokonać Tejna. Ale póki co ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!